Cześć i czołem wszystkim jak najbardziej serdecznie z tej strony, jak zwykle wasz komentator Z i dzisiaj mamy finał GoForest 2 numer 132, co bardzo interesujące. Mamy graczy, których zapewne mogliście już widzieć całkiem niedawno i którzy, no cóż, są mocno spokrewnieni, to są bracia. Jeden z nich to Mouseman, który znajduje się na naszych ekranach właśnie w tym momencie na mapie Odyssey, która będzie pierwszą mapą tego setu Best of 5. Gra on oczywiście zielonym Protossem i jego przeciwnik to Funkai, który gra czerwonym Terranem, to jest jego brat. Nie wiem za bardzo, w jaki sposób oni tam grają, czy może ma miejsce także jakieś denerwowanie przeciwnika w prawdziwym świecie. Zobaczymy, jak tutaj będzie się to wszystko rozgrywało w tym TVP, który, tak jak powiedziałem, na pierwszej mapie Odyssey będzie za chwilę tutaj bardzo, bardzo krwawo działał. Od razu kilka słów o mapie, ona troszeczkę tutaj jest taka, można powiedzieć, interesująca. Mamy no to tylne wejście cliffwalkowe do bazy, tak samo tutaj. Jak zdążyliście zauważyć, tu można bardzo fajnie sobie wejść. Do tego jeszcze bardzo wąska rampa, ten natural jest dosyć daleko tutaj, ma szerokie wyjście, szeroki ten tył. No tutaj jest to dosyć szerokie, nie ma żadnej rampy ani nic takiego, więc jest troszeczkę utrudniona obrona tego miejsca, no ale zauważmy, że rampa od razu wchodzi tutaj mniej więcej w ten natural, większego problemu z obroną tego być nie powinno. Jak na razie Funkai zawolowuje się przeciwko swojemu przeciwnikowi, no i zauważyliśmy coraz częściej, że Terranie wolują się przeciwko Protossom. No zobaczymy, czy ten trend się utrzyma. Mana jak na razie rzuca swojego pierwszego gatewaya oraz asymilator, więc tutaj także jakichś zbytnich dewiacji nie ma. Będziemy mieli best of 5, tak jak powiedziałem, więc będziemy mieli co najmniej 3 gry, maksymalnie 5. No i właśnie, cały czas tutaj skautowane to jest, jak można by tutaj decydować się na grę w TVP, jeśli chodzi o Terrana. Oczywiście jak najbardziej bio działa tutaj bardzo fajnie. Do tego oczywiście jeszcze trzeba uważać na wyspecjalizowane jednostki Protossa typu Kolosusy, typu High Templary, no które bardzo mocno tutaj działają przeciwko właśnie temu bio. Trzeba uważać, żeby mieć po prostu jakąś kontrę na to, czyli Ghosty, czyli Wikingi, te jednostki są bardzo, bardzo ważne, no i oczywiście Medivaki. Jeśli chodzi o Protossa, no to tak jak mówiłem, bardzo fajnie można tutaj atakować jednostkami warpgate'owymi, ale także trzeba posiadać coś innego. Trzeba także posiadać ich upgrade. Charge-loty chociażby świetnie radzą sobie z maruderami, kolosusy bardzo fajne, High Templary, no także robią, czynią tutaj cuda swoimi sztormami. No i Archony też są bardzo mocnymi jednostkami, jeśli chodzi o TVP, chociażby dlatego, że bardzo fajnie tankują obrażenia od maruderów, a do tego jeszcze nie są spowolnione ich konkasji szelami. No i zobaczymy, za chwileczkę wszystko się tutaj rozwinie. Widzimy reaktor budujący się u Funkaia. Od razu można powiedzieć, że za chwileczkę będziemy widzieć tutaj drugie baraki. Czy może raczej ekspansję? Nie, od razu ekspansja. O, wow, no to jest dosyć szybka ekspansja ze strony Funkaia. No ten reaktor sugerował nam tutaj, że będzie miała miejsce Turaxowa ekspansja pod tytułem jeden reaktor, jeden techlap oraz konkasji szels. Nie miało to miejsca, ale wygląda na to, że także mana rzuca swoją ekspansję, chronobustuje pierwszego Starka. Ja się zastanawiam, czy Funkai w ogóle wie o tej ekspansji. Wie dokładnie, podczas gdy jego przeciwnik raczej o tym, co się dzieje w naturalu swojego przeciwnika, nie wie. Funkai bardzo fajnie reaguje na to, co się tutaj dzieje, rzuca także bunkier, żeby nie być zbyt osłabiony. No i tak jak zauważyliście, tutaj bardzo fajnie będzie mógł się odgradzać. Nie wiem, rzucić nawet Engineering Bay albo coś w tym stylu, żeby bardzo, bardzo trudno było wejść na tą rampę. No zobaczymy, jak to się będzie działo, jak to będzie wyglądało. Dwa dodatkowe gatewaye są tutaj budowane, no i mana rzuca oczywiście, wybiera gaz z dwóch asymilatorów, co pozwala mu na za chwileczkę może zbudowanie chociażby Robotics Facility, pozwala mu także chociażby na warpowanie większej ilości Sentry, które według mnie no w każdym matchupie są dosyć ważne. Jak może to kontrować Funkai? Jak na razie on buduje baraki w liczbie 5 aż max, więc naprawdę tutaj te możliwości produkcyjne będą bardzo duże. No chciałoby się zobaczyć dosyć szybki techlab, nie wiem za bardzo dlaczego na przykład tutaj nie dostawi tego techlaba, ponieważ według mnie dobrym pomysłem byłoby zrobienie czegoś takiego. Stara się jeszcze tutaj wpaść stalkerem, no ale nie będzie mu dane. Mamy przecież ten bunkier, no jeden stalker na pewno z niczym sobie tutaj nie poradzi. Od razu mana wie, że jego przeciwnik zaexpał, no bo po co ten bunkier by się tutaj znajdował, gdyby ekspansja za nim nie stała. Cały czas produkowane są mariny, ja nie za bardzo wiem, dlaczego nie wybuduje tutaj chociaż jednego techlaba Funkai, przecież posiada gaz, mógłby także rzucić sobie dosyć szybko drugi.
Tymczasem już te trzy gatewaye są zamienione w warp gate, jest także Robotics Facility, może za chwileczkę będziemy widzieć kolosy i w momencie, w którym o, Funkaj, oj, zauważmy, ile jest tutaj tych jednostek, 25 SCV kontra 35 i naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby Funkaj rzucał tutaj ogromną ilość swoich SCV-ów, zwłaszcza, że jeden z nich zostaje stracony w zasadzie na darmo. Troszeczkę tych stalkerów tutaj się znajduje, ale bardzo, bardzo niewiele, to jest 20 marinów kontra 4, jedynie 4 stalkery, teraz jest ich już 7, ale zapamiętajmy, że stalkery mają troszeczkę większy zasięg, no i jak zauważyliście, ogromne obrażenia są zadawane tym jednostkom, zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie w ogóle mana obronić się przed tym atakiem, który, jak zauważyliście, jest bardzo, ale to bardzo, bardzo mocny. Czy będą tutaj miały miejsce jakieś epickie force feedy? Za chwileczkę to zobaczymy. Jest Guardian Shield, więc to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby to rzucić. Czy będzie widoczny jakiś force feed? Chociaż jeden, chociaż dwa. Wygląda na to, że nie. Czeka tutaj. Oszczędza chyba na drugiego Guardian Shield. Dokładnie tak. Ten drugi Guardian Shield został także rzucony. No i stalkery otrzymują bardzo, ale to bardzo mało obrażenia. Jeszcze dodatkowo tutaj ten stalker z góry, warping dwóch kolejnych, no i wygląda na to, że troszeczkę się ten atak rozpadł. Nie zadane zostały w zasadzie żadne obrażenia, mamy 36 probów kontra 21 SCV, to są naprawdę, naprawdę ogromne, ogromne ilości. 5, no w zasadzie już 6 baraków jednakże pompuje cały czas mariny. I nawet nie wybiera tutaj chyba gazu, nie? Przepraszam bardzo, troszeczkę tego gazu jest wybieranego, ale musi uważać, te stalkery nie są aż tak fantastyczne przeciwko marinom. Naprawdę musi uważać, żeby nie stracić tutaj ich zbyt wielkich ilości. Dodatkowe 4 warp gate'y są budowane tutaj, jak zauważyliście, w bazie od Mausman i cały czas popycha tego automatona, traci jednego stalkera mana, ale naprawdę w tym momencie chyba już posiada przewagę. Bardzo ładnie mikruje swoje jednostki, wygląda na to, że to będzie wszystko, jeśli chodzi o te mariny. One są bardzo uszkodzone, wszystkie w zasadzie na żółtym albo na czerwonym, tylko dwa tutaj na zielonym. No i to w zasadzie będzie wszystko, jeśli chodzi o te jednostki. Nie wróci żadna z nich do domu. Jak wygląda sytuacja w tym momencie u Funkaja? No dopiero teraz jest budowany Tech Lab. Niezbyt dobrze to wygląda. Mausmana tymczasem już posiada Robotics Facility. Buduje dwa kolejne gazy. No i za chwileczkę... podwójny Forge. Megusta, można by tutaj powiedzieć. Bardzo, bardzo podoba mi się to, co robi w tym momencie. Został salvage'owany bunkier, ale budowane są dwa kolejne. No i gdzie są te stalkery? Jak na razie jedynie 4. Czy będzie warpował jakiekolwiek jednostki? Za chwileczkę to zobaczymy. Są 3 sentry. Gdzieś tutaj jedzie probe. I wygląda na to, że tutaj postawiony zostanie warp pylon. Problem polega na tym, że już są pompowane marudery, już jest wymieszany steampack oraz concussive shell. No i te dwa bunkry na pewno nie ułatwią tutaj zadania Protossowi. Zaraz zobaczymy, czy będzie starał się atakować. Wygląda na to, że pod przykrywką tego pusha ekspuje także w swojej trzeciej bazie. No i z taką przewagą 51 probów kontra 36 SCV. Dlaczego miałby tego nie robić? Gdzieś została postawiona fabryka, no i jest budowany starport oraz reaktor. Standardowe Marine Maruder Medivac przeciwko Protossowi. Protoss jednakże bardzo fajnie wymyśla plus jeden, nie ma jednakże jak na razie ani Immortala, ani żadnego Colossusa, nie ma zresztą w ogóle Colossus Dena, czyli Robobeya. 7 warp gate'ów to są jedyne jednostki, jakie Mausmana posiada, żeby warpować kolejne jednostki. No i ten Nexus za chwileczkę zostanie zbudowany. Wygląda jednakże na to, że za chwileczkę będziemy mieli jakiś push. Ile tych jednostek tutaj się znajduje? To jest 8 stalkerów, 7 zelotów, 5 sentry kontra 4 marudery jedynie oraz 12 marinów. No i nawet w momencie, w którym posiada tutaj dwa bunkry, no zrzucone zostaje bardzo dobry Guardian Shield. Tutaj te zeloty wszystkie są pod tym Guardian Shieldem. Świetne force fieldy zostają także rzucone. Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie obronić ten drugi bunkier. Wygląda na to, że troszeczkę tutaj Protossa zaczyna brakować, troszeczkę mniej jednostek tutaj jest. Nie wiem za bardzo, dlaczego nie rzuca force fieldów, tylko po to, żeby nie można było reperować tego bunkra. Wycofuje się w tym momencie Mausmana, warpuje kolejne jednostki, są to na jak na razie zeloty. 3 marudery, 9 marinów kontra 6, 8 oraz 4 ze strony Mausmany. Jest budowany Twilight Council, jest już prawie plus 1, ale steampack także prawie ukończony. Mamy też combat shield, no i ta fabryka nawet tutaj stara się jakoś pomóc w tej obronie. Zauważmy jednakże, że mana już jest na trzech bazach, już posiada 60 probów, no i naprawdę nie wygląda to zbyt ciekawie dla gracza terańskiego, który bunkrowany w swojej bazie znowu jest atakowany i wygląda na to, że zostanie rzucony jeden force feed. Zobaczmy, czy następny dokładnie tak. Te wszystkie jednostki zostały złowane bardzo dobrze tutaj, także te SCV-y nie są w stanie się wycofać. Nie wiem za bardzo, co robi tutaj temu i wygląda na to, że Mausmana nie będzie w stanie wypuszczać swojego przeciwnika. Zaraz zobaczymy, czy będzie mu dane. 3 marudery, 10 marinów, 2 medywaki kontra 10, 11 stalkerów w tym momencie, 7 sentry także znajduje się na polu bitwy. Zaraz zobaczymy, czy rzuci tutaj chociaż jednego albo dwa force fieldy. Wygląda na to, że nie. Kolejny Guardian Shield i musi troszeczkę się tutaj wycofać. Wszystkie jednostki znajdują się nad rampą. Jeśli jeden dobry
dobry force field zostanie tutaj rzucony. No to niestety ten Orbital Command zostanie zniszczony bardzo, ale to bardzo szybko. Nie ma już fabryki. I my w tym momencie jest rzucony Steampack. Troszeczkę tych SCV także ginie bardzo, ale to bardzo szybko i wygląda to, że mana będzie się wycofało. Ale traci ogromne ilości jednostek. Dzięki temu Concussive Shell. Troszeczkę tych zalotów wyskakuje tutaj do przodu. Kolejny Steampack został użyty. I Funkai to coraz mniej jednostkę. Zeloty oczywiście tankują te obrażenia bardzo, ale to bardzo mocno. Podczas gdy Stalkery dokańczają dzieła z tyłu. I wygląda na to, że Funkai nie będzie w stanie się obronić. Jego przeciwnik robi już czwartą bazę. 95 limitu kontra 52, 28 SCV kontra 68 i naprawdę nie wygląda to zbyt dobrze. Funkai obronił się przed tym atakiem, ale mam wrażenie, że to jest w zasadzie wszystko wymyślane. +2, +2, dodatkowe 3 warp gate'y, jest także Twilight Council, za chwilę charge zostanie zakończony, no i w momencie, w którym będzie miał charge'a mana, no to już nie będzie zbyt dużo miał do powiedzenia. Teran, chyba że naprawdę wyciągnie tutaj jakiegoś królika z kapelusza, o czym nie sądzę. Jest tutaj, za chwileczkę zostanie zbudowany Templar Archives, jak zauważyliście. No i Funkai, wymyśla dopiero teraz +1, a upgrade'y nie są po jego stronie. Ilość armii nie jest po jego stronie, ilość z jednostek zbierających to jest kompletna masakra. Mausmana tymczasem rzuca 2 kolejne asymilatory, będzie starał się iść trochę bardziej ciężko, jeśli chodzi o gaz, stara się tutaj jeszcze podejść, no i czy zostanie zniszczony ten obserwer, wygląda na to, że nie. Nastąpił transfer probów i pytanie brzmi, czy on zdaje sobie sprawę z tego, że jego przeciwnik posiada trzecią bazę? Nie, tutaj nic nie wiadomo w tym momencie, ale wygląda na to, że i tak będzie puszczał jego natura i w obecności tak ogromnej ilości jednostek. Mamy tutaj także zeloty z chargem, no to chyba będzie już totalne GG. Funkai stara się tutaj jakoś może odsunąć się troszeczkę, podczas gdy ma na naprawdę ogromne ilości jednostek. +2, +2 za chwileczkę zostanie zakończone. Mamy także blink w kolejce wymyślania, 3 kolejne warp gate'y zakończone, no i naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy zapewne pierwsze templary, czy może raczej archony, ponieważ jest tutaj także wymyślany sztorm. 3 templary idą tutaj do boju. Funkai no troszeczkę tej armii ma. Problem polega na tym, że jej naprawdę nie jest zbyt dużo. 74 kontra 67. No i właśnie, to jest piąta baza już dla Mausmany. Mausmana jest swoją dolną połowę mapy po prostu zabazował, można by powiedzieć. Podczas gdy także skautuje swojego przeciwnika, żeby zauważyć, czy on posiada trzecią bazę, czy nie. No i w momencie, w którym zauważy, że ta trzecia baza została wybudowana, będzie na pewno bardzo dobrej myśli. No i zaraz zobaczymy, czy zostanie tutaj coś wykonane. Sztorm jeszcze nie gotowy. Jest już prawie blink. No i cały czas są to mariny oraz marudery jedynie. Troszeczkę tych medivaków znajduje się na polu bitwy. No i chyba za chwileczkę zobaczymy ten ostateczny atak. Jest rzucony Steam. Charge loty rzucają się tutaj do przodu. No i te force fieldy, pomimo tego, że rzucone dosyć wcześnie, nie były aż tak fantastyczne, jakbym chciał, żeby były feedbacki wyrzucone na w zasadzie prawie wszystkie te medivaki. Kolejne force fieldy, stara się jeszcze tutaj w jakiś sposób Mausmana bronić, ale 140 limitu kontra 74 i podaje partię, podając tutaj swojemu przeciwnikowi, swojemu bratu pierwszą grę finału Go for ST2 numer 132. Widać było mocną przewagę, chociaż tutaj akurat ten bardzo mocny push Terana za pomocą samych marinów no był dosyć taki, można powiedzieć, przerażający. Mana jednakże wybronił się bardzo dobrze, nie zużył tam na force fielda i używał bardzo fajnego guardian shielda. Nie było tutaj jeszcze sztormów, no ale jak zauważyliście, zużył chociaż tą energię na medivakach tylko po to, żeby ten feedback został, żeby po prostu rzucić tego feedback. Bardzo, bardzo fajnie. No i co? Tyle w zasadzie w tym finale, w tej pierwszej grze finału. Zobaczymy, czy Funkai będzie w stanie swoją terańską nimbą jakoś tutaj uszknąć punkt od swojego przeciwnika w grze numer 2, na jaką ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam.